Barbara Kurdej, szatan i jej rodzina mają powody do radości, gdyż właśnie zrealizowali długo wyczekiwany urlop na Sardynii, miejscu często wybieranym przez celebrytów. Od dłuższego czasu Barbara z entuzjazmem dzieliła się swoimi planami i odliczała dni do wyjazdu, który obecnie stał się rzeczywistością. Aktorka z radością opowiedziała o szczęśliwym rozpoczęciu wakacji, które rozpoczęły się od malowniczego wschodu słońca i pysznego śniadania w miejscowej kafejce. Dzień dobry, kochani. Po zjechaniu z promu, Sardynia przywitała nas pięknym wschodem słońca, pysznym śniadaniem w kafejce otwartej już od wczesnego rana. Miła pani podała nam dwie cappuccino. Rafał dostał filiżankę z Rajem Charlesem. Je. A ja z Lennonem. Imagine all the people living life in peace. I tego Wam życzymy, kochani, napisała Barbara na swoim profilu na Instagramie, dzieląc się swoim szczęściem i pozytywną energią z fanami. Barbara Kurdej, szatan, kontynuuje dzielenie się swoimi wakacyjnymi przygodami na Sardynii, nie kryjąc emocji związanych z wyjazdem. Aktorka opublikowała kolejne zdjęcia z pięknych widoków, podkreślając przy tym rolę swojego męża Rafała, który jako dzielny kierowca dowiózł rodzinę na miejsce. W dodatkowych komentarzach zdradziła, że to właśnie Rafał znalazł doskonałe miejsce na ich pobyt. Rafał, jak widać, jest entuzjastą organizowania rodzinnego czasu i chętnie angażuje się w planowanie wspólnych wakacji. Wcześniejsze wypowiedzi barbary na temat jej rodzinnego życia również świadczą o ich spontaniczności i przywiązaniu do rodzinnych tradycji. Starsza cura na obozach różnych, najpierw artystyczny, drugi akrobatyczny. Byliśmy trochę z rodziną na wsi i spędziliśmy wspólnie czas. Też z moją siostrą, która tam często przyjeżdża. Zresztą ja uwielbiam tam być, bo spędziłam tam każde wakacje, jak byłam sama dzieckiem, mówiła wcześniej Barbara, podkreślając wartość wspólnego czasu i rodzinnych miejsc. Aktorka podzieliła się również swoją filozofią dotyczącą podróży, która zakłada dużą swobodę i spontaniczność. Razem jedziemy samochodem, nie kamperem, bo w zeszłym roku był wyjazd kamperem i było super przygodowo. A w tym roku jedziemy po prostu przed siebie, ale kierunek Sardynia. W sumie nie wiem, gdzie się po drodze zatrzymamy. Zobaczymy, ale na pewno będzie znowu bardzo przygodowo, opowiadała. Te wypowiedzi pokazują, jak bardzo ceni sobie ona nieprzewidywalność i odkrywanie nowości w trakcie podróży. Barbara Kurdej, szatan dołącza ponownie do grona prowadzących teleturnieje, tym razem jako gospodyni nowej propozycji telewizji polskiej: Cudowne lata. Już wcześniej mogliśmy oglądać aktorkę w roli gospodyni innego popularnego programu Kocham cię Polsko co pokazało jej talent do prowadzenia tego typu formatów telewizyjnych. Nowy program? Cudowne lata, będzie zabawa pokoleniową, gdzie bumerzy i milenialsi będą rywalizować, odpowiadając na pytania dotyczące różnych aspektów życia, kultury i wspomnień z ich młodości. Program zaoferuje nie tylko rozrywkę, ale i spojrzenie na różnice oraz podobieństwa między pokoleniami. Jak zapowiada TVP, zarówno uczestnicy, jak i widzowie mogą spodziewać się znakomitej zabawy. Premiera cudownych lat zaplanowana jest na 6 września, co zwiastuje powrót barbary kurdej szatan na antenę TVP. Widzowie z pewnością z niecierpliwością oczekują na to, jak aktorka poradzi sobie w tej nowej roli, zapewniając zarówno rozrywkę, jak i interesujące spostrzeżenia na temat różnic pokoleniowych.